Miałem mecz, drugą część, będę nagrywał jako drugą połowę i zaczynamy, bo to będzie podzielone na części. Pierwszą część już mamy pierwszą połowę za sobą, czyli teraz klikam, wznawiam mecz i mamy drugą połowę. Będą dwie części z tego filmu. Pierwsza część to jest pierwsza połowa, a druga część będzie druga połowa. Po prostu podzielę na dwa filmy. My, czyli razem dzisiaj będziecie mieli trzy, jak już wspomniałem, bo jeszcze będzie dodatkowy mecz nagrany o godzinie 18:00. Będzie nagrany mecz dodatkowy. A co to będzie za mecz, to się dowiecie. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. W międzyczasie, jak będę to nagrywał, to się dowiecie. I tam ustawimy może... Tracą piłkę po tym podaniu. Dobre podanie, minęło linię obrony. Spalony! Szkoda tej szansy. Dobra, nie musimy aż tak... Już mamy co najważniejsze, czyli punkty mamy, trzy punkty. Raczej trzech punktów nam nie zabiorą. Wygramy ten spotkanie na luzie ze względu na to, że popełniałem tak błędy, że naprawdę poza tym ten błąd obrony, że to ostatni obrońca mnie faulował. Prostopadłe podanie, będzie groźnie. Już widział piłkę w siatce. Niesamowita interwencja bramkarza. Pokazał, że jest specjalistą w sytuacjach sam na sam. Jednym słowem, klasa światowa. Bardzo źle podszedł pod piłkę, źle ułożył głowę, bo do bramki zabrakło dość sporo. Od razu było widać, że nie złożył się poprawnie do tego strzału. I tak oto tracą piłkę. Jest coraz bliżej bramki. Ciekawe, czy w 2021 w FIFA dali już 5 zmian jak w rzeczywistości, bo były 3 zmiany teraz od nowego sezonu ekstra klasy, czyli zaraz jak wejdzie FIFA 21 też będę ją miał, tylko musicie poczekać, bo to będzie na święta. Poproszę Mikołaja na święta, żeby mi kupił 2000 FIFA. Na święta po prostu. Zostawili mu miejsce na skrzydle. To dobry moment. Jako prezent gwiazdkowy poproszę sobie FIFA i będziemy też rozgrywać 21. No, oczywiście FIFA 20 zostawię sobie na pulpicie, ale jako że będę miał chciał mieć nowszą. Chyba. Także. Dośrodkowana z rogu. Nie udało się wyjaśnić sytuacji, z tego wciąż coś może być. No, tym razem nie wyszło. Jakby to powiedzieli w innym komentarzu, no i tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Filip Starzyński. Ale w 11 na 10 się łatwiej gra. Dopiero 15 minut. Udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Musimy to. Co teraz zrobi? I strzał! Gol Lech Poznań! Filip. Ale szczęście strzelającego, albo może raczej nieszczęście bramkarza. Piłka wpadła po jego palce. Spójrzmy na to z innego kąta. Oj, 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 to jest pogrom. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki... To już jest pogrom, panie ten. To będzie pogrom tego. Zagłębia. Przynajmniej w następnym meczu, jeżeli by doszło do... No niestety pauzuję w następnym meczu. Jeden z Zagłębia, bo sobie... Świetne wejście, wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął się. Sam nagrabił, faulując mnie przed polem karnym i to
perfidnie. Za silne, za głębokie dośrodkowanie. Spokojnie. Ten Szymański lepszy niż Van der Hart normalnie. Pedro Kiba. Ładnie pomyślane. Zobaczmy, co zrobi. Uciek obrońcom. Kurczę, no, mogłem dobić. A czekaj, jeszcze jest szansa. Żebym strzelić. Wszedł teraz w pole karne. Fuck, zablokował. Zablokował strzał. Grają dziś jak nakręceni. Ciągle uderzają na bramkę rywali. Kilkubramkowe prowadzenie im nie wystarcza. Ma na skrzydle dużo swobody. Jest dobrze ustawiony. Co zrobił? Jest okazja do dośrodkowania. Dobra okazja. Ale spoki z bramkarskich umiejętności. Fantastycznie. Krótko rozegrany rożny. Będzie chyba podawał. Może spróbować szczęścia. Bramkarz na posterunku obronił bez wysiłku. Ale i wykończenie było słabe. Niewielka odległość, a uderzenie jakieś takie nieśmiałe. Stracona dobra okazja do strzelenia bramki. Damian Bochar. Co teraz myśli? Jest zawodnik na czystej pozycji. Przestrzelił. No nie wierzę. Mając przed sobą tylko bramkarza, tak spudłować? Mocno uderzył, ale precyzji zabrakło zupełnie przy tym strzale. To byłby ładny gol, gdyby piłka nie minęła bramki o lata świetlne. Tańczym. Słabe dośrodkowanie. Piłka poza boiskiem. Wznowi bramkarz. Się to udało. Strata piłki. Sędzia pokazuje, że będzie rzut wolny dla Lecha. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Zobaczymy, czy dodali 5 zmian. Jak... No, może coś z tego będzie. Sporo miejsca na skrzydle. Jak ją dorzucę w swoje ręce, czy będzie 5 zmian faktycznie? Przed chwilą była szansa, teraz trzeba budować atak od początku. Przede wszystkim będziemy do końca jeszcze. Dobrze, w tempo będzie szansa. Strzał na bramkę. Gol, rewelacyjnie to zrobili, kibice szaleją. Zasłużona bramka. Wykorzystali przewagę i czepną nad rywalem. Nie zawsze gra w przewadze daje korzyści, ale oni doskonale wiedzieli, jak po nie sięgnąć. W takich sytuacjach, z takiej odległości, nie uchroni drużyny nawet refleks bramkarza. Wina stanowczo leży po stronie obrońców, którzy dopuścili strzelca tak blisko bramki. Ale mam też wrażenie, że sam bramkarz nie był do końca przygotowany do interwencji. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. No, bardzo. Zwłaszcza, że my strzelamy, oni nie. No, ma miejsce na skrzydle. Także jak zachowamy czyste konto w tym meczu, to naprawdę jeszcze będzie dobrze, bo tu... Ale świetnie odebrał piłkę, naprawdę zasługuje dzisiaj na pochwały. Filip Starzyński. Okazja do dośrodkowania. Rzuca na środek. Ale z jaką łatwością obroni tę główkę. Nawet się nie spocił. Muszą się bardziej postarać, jeśli chcą go pokonać. Ciekawe, jak to rozwiąże. Zachować czyste konto. O, ostatecznie nic nie będzie z tego ataku. Wybił piłkę i oddalił zagrożenie od swojej bramki. O to chodzi. Teraz utrzymać się tylko przy z dala piłkę od naszego pola karnego, a jak to nie wyjdzie, to po prostu się bronić. Jak... Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Mają teraz szansę na kontratak? Ależ była sytuacja na strzelenie gola. Szkoda, spalony. Za chwilę zobaczymy nową twarz na boisku. Pyk. Pedro Kiba. Co teraz zrobił? 9. Jest okazja do strzału. Co za obrona najwyższej.
szansy parada. Oby jak najdłużej po prostu. I bramkarz oddala zagrożenie. Utrzymać to z pola, naszego pola karnego. Plan. No takie zagrania często kończą się utratą piłki. Robert Gumny. No widać, że mają zamiar się tutaj głównie bronić. Będzie chyba podawał. Wyciągnięty jak struna, sięgnął piłki. Sięgnął piłki ręką. Ech, niecelnie, nie tym razem. Ważne, że stwarzamy zagrożenie pod ich bramką. Oni tak sporadycznie i ważne, żebyśmy wygrali i zachowali może czyste konto, to wtedy będzie naprawdę już niedużo zostało. Widzę, bo zaraz jest 90, już mamy 90. Ma sporo możliwości. Przejął obrońcę, ale czy wybije? Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. 93 minuty. Zobaczymy, co teraz zrobi. Bramkarz wybronił ten strzał. Tracą piłkę po tym podaniu. 2 minuty. Filip Starzyński. Niecała minuta. Zablokował dośrodkowanie. Jeszcze niecała minuta. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. Mieli szansę z rzutu rożnego, ale jednak nic z tego. Pokonuje z piłką kolejne metry. Strzela! Co to była ta interwencja? Jeszcze pozwoli? Dobra, jeszcze pozwala to. Dziękuję za uwagę. Słyszymy się wieczorem. Do wieczorka. Trzymajcie się i cześć. Łapki w górę, suby z dzwoneczkiem. Mile widziane. Komentarze również do usłyszenia. Wygraliśmy 8-0. Wywiad meczowy już sam zrobię bez waszego udziału, ale do usłyszenia. Trzymajcie się. Łapki w górę, suby z dzwoneczkiem. Zostawiajcie. Słyszymy się wieczorem jeszcze dzisiaj. Także do wieczora, trzymajcie się, cześć!